Mówiliśmy się z Przemkiem, że ja wyjdę ze śmiećmi, a on wyjedzie autem. Udało się chyba mu otworzyć bramę. O kurde. Bo mamy znowu problemy z pilotem. Już był 2 razy naprawiany chyba. I czy to Przemek wyjedzie? Przed chwilą sąsiad wyjeżdżał. I otworzył normalnie, nie? Choć wiadomo, czy normalnie otworzył. A teraz czy to jest Przemek? Widzę białe auto. Tak, to jest Przemek. Udało mu się otworzyć, ale jeszcze druga rzecz jest do otworzenia. Ta barierka. Widzę, że naciska i coś nie do końca się naciska, a nie do końca barierka się chce otworzyć. Naciska i nagrywa, że naciska, a barierka się nie chce otwierać. Ojoj. Chyba mu pomogę. Chyba mu pomogę, nie kuleczko? Chyba mu pomożemy. A, wy sam wyjdzie, dobra. Tu się już zdążyło zacząć zamykać. O, jest, działa. Jak wyszedłeś, to zadziałało, nie? LOL! Chodź, kulka, wskakuj, pączek. Wskakuj, pączek, no. Ślicznie. O, Jezus, ma. O, jestem z tym plecakiem, nie? Czekaj. O, zaraz to ogarniemy. Co się tu stało? Czy ten pocket pierdziachnie, czy nie? O kurde, zamyka się, Przemek. Chodź, pączek, szybko do mnie. Barierka się zamknęła, Przemek, i co teraz? Nie wyjedziemy, zostaniemy tutaj. Kulsi, idź do detki. To ty wiesz, gdzie jest ta mas omenów, mniej więcej. To jest karecheria, chyba tak się to mówi. Fajnie działa. Działa, Hani, znowu. Te... No funciona. Gałki oczne. Komu to krzyczysz? No entiendo. Chyba nam będzie ktoś cię nie otwierał, bo co? Jest, otworzyło się! Si? Si. Tengo que ir con esto a carne aquí. No, no. Olvídate de eso. Sí. Va con este y tienes que comprar una copia. Ok. Una copia. Okay, porque okay, si lo sacas de ese, sale mal. Ya entiendo. Sale mal si también. Si hacemos otra copia, no puede funcionar bien, ¿sí? Sí, porque ese está mal. Uh-huh. Tendrías que hacerlo con este. Ok. Ok. Hay que esperar ahora que va otra vez. Uh-huh. Teraz jego kopia działa bez zarzutu. Musimy iść z jego kopią, żeby zrobić drugi. Le dan cada golpetazo que ya. Vale. ¿Y ese mando tengo que dejar a ti o? Dámelo y se lo doy a ti. Ulises, sí. A Ulises. ¿Y ese es nuevo, sí? Sí, ese es nuevo. Tengo que ir a hacer una copia y volver a ti. Ok. Vale. No, gracias. ¿O tú quieres que yo te la haga? ¿Qué? ¿Quieres que te la haga? No. ¿Cuál? Sí, yo lo hago. Vale. Gracias, yo lo hizo. Sobie to tam sami. No, zrobimy kopię nowym pilotem, który dostaliśmy. No, i się normalnie otwiera tym pilotem w końcu. W końcu. Jo, Echo. Podjedziemy. Jak to powiedzieć? Co ja chciałem powiedzieć? Ja to zrobię. Echo zrobione. A Echo to jest zrobione. Ago. Izo chyba się mówi, że jest zrobione. Kiedy idziemy do szkoły języka hiszpańskiego, będziemy się uczyć normalnie jak człowieki. Kiedy chcesz. Dobra, czy ty, Przemek, będziesz tam stawał przy tym sklepie, w którym się dorabia te piloty? Myślisz, że tam możemy stawać? Nie wiem, ale chcesz to teraz zrobić, czy jak będziemy wracać? Co to się stało? Tyle rzeczy chciałam nagrać, a nie mogłam. Teraz to mam omle? Teraz nie, bo ja analizy mam, to ja teraz mogę. 10:30. Ale to już trzeba przyjdą tej godziny. Jesteś pewien? Dobra, jak jesteś pewien, to spoko. Nie jestem pewien. Nie gwarantuję ci tego, żeby nie było potem na mnie. Wiesz, że siedzi do mamle, wiesz, że idziemy w tylko kupić 2 waty. To co zdążymy. Tyle rzeczy się działo, a nie mogłam nagrywać, bo coś mi się z kartą stało. Usunęłam z niej pliki, a tak jakby nie zostały usunięte, tak to wyglądało. I kurczę, sama mi się wyłączyła karta i nawet nie wiem w którym momencie karta nagrywanie. A
tak tyle rzeczy się działo. Przemek dostał nowego pilota od Jose. Jose? Nie, jak on się nazywa? Daj taki efekt teraz tu brylantów. I on w końcu działa, nie? Bo tamtym pilotem to po prostu człowiek stał, klikał pół godziny i przy 38 razie zaskoczyło. W każdym razie, gdzie my pączka zawieść, tak Przemek? Nie wiem, czy jest to wymagane. No tak, zawieźmy, no bo przecież pulka to jest mały pączek. Nie wiem, czy się to nagrało, pokażę jeszcze raz, że biorę Hani tym razem te, to są rzutkiewki jak coś, kiszone. Są jeszcze tak nie do końca kwaśne, ona sobie będzie mogła je albo już teraz dać do lodówki, wtedy nie będą bardziej kwaśnieć, albo sobie jeszcze zostawić może na blacie. O, Iris. Buenos dias! Słyszałam. Albo będzie mogła na blacie zostawić, wtedy będą sobie kwaśnieć. Trochę zostawiłam, kilka sobie zostawiłam i tym razem kulka. Pończek, twarzy. I tym razem dałam trochę koperku. A koperek znalazłam w swojej własnej szafce. Pończek to już parcie na szkło, nie? Suszony. I zupełnie inaczej smakują. Bo nie wiem, chyba on z pół roku był w tej szafce, albo od grudnia może, kupiłam w grudniu, jak byłam w Polsce, koperek i znalazłam, mówię, kurde, koperek, nie, tyle się narzekałam, miałam cały czas w szafce koperek. Interesuje mnie ten proces, jak do tego doszłaś, że jest w twojej szafce koperek. Bo robiłam ten sos to zawsze, nie, do klusek, w niedzielę kluski były, wjechały na stół i mówię, pamiętam, że miałam gdzieś gałkę muszkatołową. Kurde, gdzie ta gałka? No na pewno w tych takich tytkach, na pewno nie w tych słoiczkach, co mam, że mogę posypać. W tytkach, nie? Kopię w tych tytkach, kopię, patrzę. Koperek. Jak tu gdzieś znajdę koperek, to wykupię ile się da, poszatkuję sobie fajnie i zamrożę. I zawsze masz świeży koperek, nie? Patrzę z tego z perspektywy organizacji swojej pracy w kuchni, tak można nazwać, jeżeli wiesz, że są rzeczy, których rzadko używasz. No to co? Nie ma jakiegoś tego systemu magazynowania, że w którym wiesz, zawsze wiesz, że masz. I tak, widziałeś, że masz z jednej koperek. Strony mam takie przyprawy, to często używam, a z drugiej te, o, piesiąki. No te preocupes, buenos dias, ¿qué tal? No te preocupes, yo veo. Ona się wystraszyła, ta kupita. Dobra, cisnę z kulką. Ale ta rapido, ale jeszcze ziomków nie ma, czy oni mi przyjdą później. A nie, to pomóż mi otworzyć w takim razie. A Paweł powiedział, że ściągnął sobie, no, znaczy ściągnął sobie, kupił sobie nową grę. Kurde, to ty kurwa będziesz smutna sama. Kupię sobie nową grę i chyba dzisiaj, w sensie, że jutro, wczoraj powiedział, że jutro chyba przyjdę w później, bo wymyśliłem jakiś mega system, że moi gracze będą wygrywać, nie? Taki w sensie, bo to piłka nożna. Ej, pączek, pomału. Teraz, no. Salsiccia i negro, mam zawsze mówię, kiełbaska i czarny tym piesku. Chodź Pączek, ja cię tutaj odepnę. A Przemek poszedł do auta, a ja nie mam kluczy, no super. Ale na dole jest alarm. Boże, ten Przemek to jest po prostu zero mózgu czasem, nie? Przemek! Możesz mi dać klucze, bo pewnie alarmu nie wyłączyłeś i nie mam jak zamknąć. Ja sobie kluczy nie wzięłam. Na dole? Na dole alarm? No właśnie. Podaj moją saszetkę, tam wszystko mam. Daj mi moją saszetkę, bo ty masz wszystko nawalone tutaj. Tu jest 10 tysięcy kluczy, chodź kulka. Chodź kulka, idziemy. Dobra, tu najpierw zamknę, żeby kulkę móc odpiąć, ale najpierw... Ej, stój! Stój, bo alarm! Muszę z nią iść, nie? Bo ona poleci pierwsza. Co to jest za mały pieron, nie? Nie umiesz tu ogarnąć. Poczekaj.
Teraz alarm jest odtegowany. Stój. Teraz dopiero kulka. Teraz możesz bezpiecznie iść, nie będzie nic wyło. Proszę bardzo. No, możesz iść, no. Leć. Muszę cię tak troszeczkę, kulko, tutaj zostawić, no bo... Wróciła, no. Kulka, zostań! Kulka! No, ty jesteś posłuszna. Ona już przyćwia. Proszę zostać. Zostań, kuleczko. Ona już przy drzwiach, ona chce wychodzić. Chodź. Zostań tutaj, pączku. Proszę. No. Zostań, ja przyjadę zaraz. Co za pieronał. No wiem, że... Popatrz, jak jest nuteczek. No wiem, kuleczko, no ale co mam zrobić? No pieski nie mogą do sklepu. No czy pójdziemy tak do sklepu, gdzie by w sumie pieski mogły? Nie, dobra, to okłamałam was. Mogą pieski do sklepu. Ale potem z tą watą jedziemy, ona się jeszcze coś się... No ach, za dużo by się musiało... Musiałabym się na kulce skupiać zamiast, wiecie, na jeździe i na tym, żeby ta wata coś tam... A, dobra, nieważne. Wygodniej mi jest bez kulki do sklepu, choć po prostu. Zamknięte. Proszę bardzo. Działa mnie salsicza, działa mnie. Proszę, bo tam z tyłu też jakieś auto. Dobra, trzeba się pozapinać. A to mogłam już zostawić. No, Szymek, to jedziemy. Edyta, mam do ciebie smutną wiadomość. Jaka to? Będziemy siedzieli w maskach za chwilę. O nie, chcesz puścić bułka? Kto ci tak powiedział? No bo powiedziałeś, że będziemy w maskach siedzieć. Przeciwgazowy. Masz jedną? Ja swój wytrzymam. Wata kupiona. Tylko przynajmniej powiedział, że ryzykujemy, bo jest jakaś cieńsza. I co, no? Na dwie warstwy będziesz robił, czy jak? Proszę? Po prostu taką cieńszą rzucisz. Czekaj, czy mam tu jechać? Tak. Tak. Z tego, co widzę, no. Chodzi o to, że takie jedno pudełko, takie jedno opakowanie waty o grubości 48 mm pokrywa 11, ponad 11 metrów kwadratowych powierzchni. No. Kiedy jest to wata o grubości 60 mm, czyli 6 cm, to pokrywa... Czyli o centymetr grubsza. No, 1-2, no. Pokrywa ścianę, pokrywa ścianę powierzchni 8 metrów kwadratowych, mniej więcej, nie? A twoja ściana ma 3,70x4, więc 12, 13, 14. Mamy dwa listki jeszcze na chacie. Studio. Studio. I od tego trzeba jeszcze odliczyć powierzchnię drzwi. Aha, czyli tak na styk. Na styk może trochę braknąć, no. Dobra, jak tam trochę braknie w jakimś miejscu. I bez sensu, i co, mam kupić jeszcze jedną całą, żeby użyć sobie jeden listek i braknie? Napchamy to jakieś stare kciuki do litra. Da! Schowamy tam coś dla potomnych. A zrobię to niespodziankę. A i mogłeś twoje wszystkie lakiery tam postawić. Never. Albo zrobić ten suchowek taki w tej ścianie, co? Tak sobie tylko wykleimy. Nie, proszę, kupi tam pasa. Idzie, nawet nie patrzy. Ach. A teraz to, że człowieku jesteś na pasach, to nie znaczy, że masz nie popatrzeć. Słucham? Mnie raz nauczył pan z takim... Mieliśmy szkołę zawodową i w tej szkole zawodowej były takie praktyki, w tych praktykach był taki pan. Czekaj, jak chcesz opowiadać, to trzeba tu zamykać okna. Zamknij okno. W uniformie, nie? Zamknij okno. Pan w uniformie zawsze mówił. Maszyny nie zatrzymasz. Maszyny nie zatrzymasz. To oznaczało to, że jak włożysz rękę w machinę, to ona się nie zatrzyma, zmieni ci ją. Oznaczało to, że jak włożysz głowę po włosy, to ona się nie zatrzyma, bo ty zaczniesz krzyczeć. Cię zmieli po prostu. Ale też
lubrykant do cążków, żeby mi nie piszczały, bo potrzebna jest taka specjalny olej, żeby naoliwić te takie części mechaniczne, nie? Bo po iluś tam procesach dezynfekcji, sterylizacji, no wiadomo, że to zaczyna piszczeć. Co to było? Po pięciu. Skąd wiesz? Sugerują artykuły, które czytałam. Tak? No pewnie zależy od producenta. No i Przemek znalazł jakiś taki lubrykant, który właśnie służy do smarowania, ale nie wiemy, czy można to zrobić po dezynfekcji i przed włożeniem do sterylizatora, czy to można sterylizować, czy nie będzie nacieków żadnych później po tym lubrykancie, no bo przecież ja, jak sobie to wyobrażacie, ja biorę cążki, otwieram je z pakietu i dopiero oliwię przed klientem? No nie wyobrażam sobie takiego czegoś. No proszę cię. One mają być gotowe do użycia. To jest niepotrzebny czas. Ja mam mieć wszystko przygotowane. Wyciągam cążki i tyle. No dobra, zgodzę się z perspektywy czasu, ale z perspektywy działania? Bez sensu. Bez sensu. Jeszcze to oliwić. Nie wiem. Jeszcze jeden będzie. Ale drugi będzie. Jeszcze jeden będzie? Ja już nie tutaj. O! O kurde. Znowu spadł. Muszę uważać na tego Pocketa, bo powiem wam, już tyle razy mi spadł. Potem się wkurzam, że coś nie działa, nie? Tu gdzieś jest to... ten sklep, nie? Jeszcze trochę trzeba jechać. Gdzieś tutaj pomiędzy, w tych małych uliczkach. Jest taki sklep dentystyczny, w którym udało mi się znaleźć płyn do myjki ultradźwiękowej, myjąco dezynfekujący. Nie tylko dezynfekuje, ale też myje. I tam właśnie też pytałeś, tak? No ja szukałem, ogólnie szukałem innego i wysłałem im inny i oni powiedzieli, że tego akurat nie mają, tylko który nie zawiera silikonu i nie powoduje tego, że na cążkach w miejscu tego łączenia tych cążków i ruszania się nie wydziela się taka rdza jakby. Teoretycznie to nie jest rdza. Czy to wygląda jak rdza, ale to nie jest rdza. Wygląda jak rdza, ale to nie jest rdza. I no nie mieli tego tutaj. Pytałem się, czy gdzieś tu w okolicy mają, też powiedzieli, że wątpią. To jest jakiś taki produkt. Nie używają tutaj. Często go chyba. I zaproponował taki inny, więc zobaczymy, czy to będzie działać, czy nie. Poświęcimy kilka cążków. No i tak już mam. Dlaczego ty w komentarzach piszesz, że obie formy są poprawne? No, bo jest w słowniku języka polskiego napisane coś takiego. Mówi się też cążek. Ale nie jest napisane, czy to poprawnie, czy nie. Mówi się też. No, mówi się też, że, no nie wiem, nie wolno zabijać, a ludzie zabijają. Rozumiecie, co chodzi? Mówi się też cążek. Tak. A no. Muszę zapytać się, daj dowody. No nie, no w słowniku tak jest dobra, napisane. Dobra, tam możesz wyskoczyć, a ja to zrobię kółeczko, okej? Okay? Czy ty było, pamiętasz? To, Nurka Dada Mutales, jeden islas. A jest otwarte? No tak. Tak, trzeba zadzwonić, dobra. Lecie, tu tak to mówię, szybko. Spadam. Mają. Pokaż im to zdjęcie, okej? Okay? Jestem. Jestem, który jest. Lubrykant. 17 euro kosztował. Jest. 16,90, no. Nie, 17,47 kosztował. A nie. Netto 16,90. 17,41, a w internecie, ten co pokazywałam w internecie, 10 euro mniej. No ale wiesz, koszty wysyłki, wyspa, bla bla bla. No wiadomo. No i nie musisz czekać, tylko jedziesz, od razu masz. Bez stresu. Więc no nic. Patrz, gdzie on ma koło zapasowe. Kto? Ten samochód przed nami. Gdzie ma? Aha, że ten czerwony ma po prostu pod bagażnikiem, na podwoziu. No dobra, nic, jedziemy na studio. Oj. Jedziemy na studio, palam analizy. Dasz się skusić na zimną kawkę, na ciepłą kawkę. Zdążymy, dobra, dam się skusić na herbatkę. Co? Nie, jakoś ostatnio kawa. Claudio! Donde estas? Nie, jak ty. Jedyną kawę, jaką bym wypiła z chęcią, to jest u Klaudia na Fuerteventurze. A na razie nie od czasu tam lecieć. Nie zdążę wrócić ani dolecieć.
przed analizami, więc no. Decyzja. No, do Versalles, nie? Versalles wolisz? Tak, zamknij na klucz. Kurde, wolałem sobie ten, dobra. No to chodź. Nie, dobra. Jeden pieron, gdzie pójdziemy, no. Dobra, zdążymy. Zdążymy. Idę za twoim smakiem. Ale mi jest jedno i tu wczoraj i tu herbata jest tam, dobra. Idźmy dzisiaj tutaj. Potem i tak pójdziemy, przyjdą ziomki, to pójdziemy do Klaus, a nie, bo nie wiadomo, czy to chcieli z nami iść. Nie jest kwestia, czy będą chcieli, tylko to z tego, że z kwestia tego, że mają pewne zasady. Tak? No tak. Szanuj to. No tak. Chcieli, czy będą chcieli z nami iść? No. Oj, ale mnie tutaj... No nie! Jak wczoraj trzymałam, przedwczoraj trzymałam ten telefon, żeby ci wszystko nagrywać, nie? Pokazywać, że woda kapie, żeby być z tobą na linii, to sobie tutaj coś... I tak mnie boli. I już nawet jak sama naciskam, to mam się zesmolić z bólu, nie? Więc ewidentnie muszę to wymasować. A wiecie, trzeba masować w miejscu, w którym mega boli, to wtedy to rozmasujesz, rozbijesz i jest lepiej, jest poprawa. Ale to tak boli. Odnośnie tego podejścia jeszcze. Pachnie trawką. To nie chcą z nami iść, to stawiasz ich w takiej niekomfortowej sytuacji. No wiem, oni mają swoją zasadę i... Zamiast ich wspierać, to ich naciskasz na nich. Ale przecież nie ma ich tutaj, bo sobie tak powiedziałam, bo sobie powiedziałam, jakby byli przy... Ale to byś tak powiedziała normalnie też, Edyta. A na pewno. Może bym powiedziała. Co? Może bym powiedziała. No wspieramy ich w ich decyzji. Chodź gdzieś do słońca. A za pierwszym słońcu zejdziesz. Tutaj chodź, wysiądziemy, ja się wysunę. Dobra, ja sobie siądę tu do słońca. Ja sobie tu do słońca siądę. No i woda będzie przygotowana, ta. Pieski. To jest woda dla piesków. Naprzeciw jest ten pan z dwoma jorkami. Siedzisz tutaj? No. Tylko tu jesteś, nie? Nie, chcę się. Siedzimy po tej łysej balicy, potem mam tylko łysą balicę ogoloną, opaloną, a nie... Czyjeziółko? Czyjeziółko, no. Ktoś se tu jara. Dobra, to zamówisz tak? Zamówisz bez 5 po ziomku. Leć zamów. Twój tydzień. Co ty chcesz? Terochów. Oj! Szalony przemysłowy. Poleciał zamówić jasno słoneczku. Patrzę na mój paznokieć przezroczysty, cudowny. No nie mogę się napatrzeć, nie? Patrzę, jak on rzuca światło. Kurde, znowu se muszę nagrać, nie? Chyba se wszystkie takie zrobię. Kurczę, nie widać go teraz. Chyba sobie wszystkie takie zrobię. Nie ma ostrości na nim. Bo podoba mi się ten kształt. No kurczę, pieroński pocket. O, tak lepiej to wygląda. Pierona! Kto to przyszedł? Jorguś, a tam drugi leży. To on tutaj, to jest ten pan, siedzi do nas plecami. On tu zawsze z tymi... Raczej zawsze, często z tymi jorkami siedzi. Pani Stawka ogląda vlogi, czy nie? No, nie wiem, pewnie ogląda. Tak? Pozdrawiamy panią Stawkę. Nie wiem, czy wszystkie. Nie wiem, czy wszystkie. Pewnie zapracowana, co? To jest fajna rzecz dla rodziny, jak na przykład tęsknią. Ja bym na przykład chciała, żeby gdyby moja mama vlogi nagrywała, nie? To by sobie oglądała. Ale były jaja pewnie. No, jaja jak berety. Jak z tymi pizzami Lotto. No, to by były... Pani Stefko, zacznijcie nagrywać. Weź takiego gimbala, kiedy ta ma. My go tam zasponsorujemy, a wy zacznijcie nagrywać po prostu. No. To było fajne, patrzyłabym, nie? Jakie pizze kto zamawia, jak mama te pizze robi, jak przygotówka wygląda, jak przychodzi do pracy, jak zaczyna te prace. To by było fajne, z życia pizzermenki. A ja wczoraj zauważyłem na audiotece, że już mam 200 książek. Nagrywa się to ja. 200 książek, 200 audio książek. 200 na liczniku.
ale też zauważyłem coś bardzo ciekawego. Ktoś zrobił audiobooka odnośnie czego, Edyta? Tobie to wysłałem wczoraj, nie? Ktoś zrobił audiobooka? Zawód tłumacz. Praca tłumacza od podstaw. Super. Mówię, Edyta, no to jest super temat, bo wiele osób nie wie, czy chce być stylistką, nie wie, jak to jest od perspektywy stylistki. Ty już masz doświadczenie, masz salon, masz wszystko. Nie mam jeszcze salonu. Buenas tardes. Buenos días. Buenas tardes. Dos café con leche. No, saluno. Un café y té rojo. Café con leche con soja? Sí. Por favor. Te rojo i te mas, nada más. Te rojo. Si, todo. Gracias. Jest taka książka Zawód tłumacz od podstaw. Jeszcze nie słuchałem. Ty masz chyba na ciemnym, więc nic nie widać. Tak. No to jest taka książka. No i fajnie było, no dla mnie tak. Pracowałaś w domu, przeszłaś, sama otworzyłaś salon. No nie, no z twoją pomocą. Jaka była moja pomoc? Edyta, otwórz salon, to była moja pomoc. Przecież wszystko robiłaś sama. To był okres, w którym ja już miałem działalność dłuższy czas i mówię, no jak nie będziemy robić czegoś razem, w sensie takim, że ty nie rozumiesz, co ja robię, no to nigdy mnie nie zrozumiesz, więc musiałaś iść na swoje. Tak ci wyganiałem, Edyta, idź na swoje, otwórz swoje, otwórz swoje, otwórz swoje. Przecież było tak, czy nie? Zupełnie się perspektywa człowieka zmienia, kiedy się samym otwiera działalność. Skubię skórkę właśnie tutaj. To jest totalnie inny świat się przed tobą otwiera. I nigdy tego żadnymi słowami tego nie wytłumaczysz, dopóki tego nie przeżyjesz. Potem miałaś pracownicę, jeździłaś na szkolenia, przeszłaś na etap szkolenia online. Masz zajebisty przykład. Otwieraliśmy salony franczyzowe przecież jeszcze w międzyczasie. Masz zajebisty przykład. Dużo przeszłam w tym... Praktycznie chyba każdy etap. Chyba każdy etap. Ziomku, dzwoniłaś? O, Gaga. No jesteśmy na... Nie, nie Gaga. O, siema! Przecież na vlogu. Siostrzenica Przemka. Wyłączam się. Skończyłam analizować. Off online. Zanim zobaczę, czy tam ktoś ma, kogoś mam offline, to jeszcze idę z Przemkiem raz na herbatę. Tym razem na spokojnie. O, obejrzę. O kurde. Piękne to. Idę na herbatę. Mam mnóstwo zadań, to ta herbata no, nie będzie taka szalona jak przed chwilą, przed analizami, ale już będzie troszeczkę spokojniejsza. Ale też nie jakaś mega spokojna ta moja kawa. Może, boże, herbata. Może sobie jeszcze właśnie zamówię jakąś kettę. Ładno tu. Więc idę i przyjdę. Aha, i kiedy miałam analizę, to przyszła do mnie paczka. Przypuszczam, że to będzie jakaś lampa UV. Raczej tak. Może nawet dwie. Więc tutaj mam paczuszkę. Dobra, to ją od razu tutaj odpakuję. Zobaczymy, co to. Kurwa, rączki gdzieś powiedziałam. Nie, no, dobra. Zobaczymy, w jakiej przyszła, w jakim przyszła stanie. Gdzie ja was tu położę, żebyście widzieli, co ja kurde odpakowuję. Chciałam tak tak wyżej, żeby było, ale... O. No nie, nie ma szans. No, musi to tutaj stać. Sorry, ziomeczki. Musi to tutaj stać. Nie mam na razie... Boże, na to położę. Nie mam na razie, jak to tutaj opakować inaczej. O. Stoi. Miejmy nadzieję, że z lampami jest wszystko ok. Wiecie, to jest jednak urządzenie. Jak się tym trzaska, no to niestety się pracuje. Ty? Co ja zamówiłam? Chyba taką lampę są? Co tu zamówiłam? A, lampy, dobrze. Salwanka. Zwykła, jakieś takie małe te pudełko. Mamy zasilacz. Tutaj mamy lampy.
spoko, to jest to. To jest to. Diody są odpowiednio rozmieszczone, 48 W, więcej nie potrzeba. Aha, bo tu jest jeszcze nawet, patrzcie proszę Państwa, o! Jest, pewnie to działa jeszcze i mogę odpakowywać resztę. Więc usunę te moje stare lampy i zostanę przy tych. Jednak lampy trzeba niestety, ale co parę miesięcy, co kilka miesięcy wymieniać. Czy tego chcemy, czy nie. Jak chcemy po taniości, taką lampę za kilkadziesiąt euro, kilkanaście euro, to trzeba się kochani liczyć z tym, no, że te diody nie są tak funkcjonalne. One owszem widać, światło pada z nich, ale nie jest takie... Słowa mi brakuje znowu. Nie utwardza tak, jak powinno. Jest elegancko. Wszystko działa, proszę Państwa. Elegancko. Mam tak 10 sekund, 30, 60 i połowa, czyli 90. Ona tutaj teraz to, ta moc będzie narastać z tego, co kojarzę. No. A nie. O, fajnie, bo przynajmniej się nie wyłącza. Jak jest na 99, bo jak jest na 60, wsadzisz, wyciągniesz. A, nie, dobra. Jak ci klientka porusza ręką, to jest spoko, nie? O, dobra. Jak wkładasz, włączasz tym czujnikiem, to się tak robi, ale jak włączysz na guziku, to koniec, do 10 dojedzie. Elegancko. To mi się podoba, proszę Państwa. Ja potem, wiesz, mignie coś, nie utwarci się, tu jesteś pewien, wciskasz guzik, wiesz, że te 60 sekund minie. A potem 30, bo tak się utwardza zdecydowana większość produktów do stylizacji paznokci. Nie wiem, dlaczego niektóre firmy mówią, że tak nie jest. Dobra. No. Cisnę na tę kawę, herbatę. Przemyt kawę i herbatę. Zrobiłem z siebie totalnego głupka. Idziesz ze mną? Co? Idziesz ze mną? Paweł też idzie. Paweł! O kurde! Mogę coś zrobić. Paweł jest głodny. Zrobiłem z siebie totalnego głupka. Aż do mnie gościu zadzwonił. Trzymaj. Opowiadaj. Trzymaj, opowiadaj. Pamiętacie o tym prawniku, co wczoraj tam wydałem, czy przedczoraj, już nie wiem, kiedy to było na vlogu. Edyta, no... twór naszego kochanego pieska, że pisałem o te... Czekaj, czy ja to mówiłem na vlogu, czy nie, Edyta? Prawie się wrysznąłem, ty! Idę po buty, trzymaj. Zaraz będzie ciąg dalszy. Ja myślałam, że chociaż jedną mi zostawisz, nie? Wszystkie wrzutkiewki zeżarła, nie? Nie będzie... To jest dla mnie, dla ciebie, tylko będzie no tak. Dla mnie prezent. Tak, ale no myślałam, że... Ja mam jedną i nie poczułam się, że to za mną. Opowiadaj dalej, ja idę do łazienki. Nie wiem, czy to opowiadałem, czy to jest ten case, czy nie. Przypomnijcie mi. Bo chodzi o to, że chciałbym stworzyć kurs na bazie czyjejś wiedzy i się pytają prawników, czy mogę sobie cytować daną metodę, sposób, nie, daną metodę, tu jest ważne słownictwo, daną metodę, schemat albo proces, krok po kroku, jak to ktoś rozwiązał, czyli mam jakiś problem, szukam rozwiązania w postaci takiej, że jeżeli czytam już 200 książek, no to już wiem gdzie, do kogo uderzyć, kto ma jakie rozwiązanie na dany problem i cytuję sobie jego krok po kroku, na przykład jak, nie wiem, daj mi jakiś temat, Paweł. Przykładowo wezmę temat neurohackingu. Jak zhakować sobie twoje ciało, żebyś rano stawał wyspany i pełen energii? Czyli kładź się przed 9, zrób 10 pompek, umyj zęby i pomyśl o jutrzejszej kupie. Z rana, albo zapalmy sobie dzień na jutro. No i to jest sposób, nie, to nie jest sposób, to jest ważne słowo, to jest schemat, który mogę zacytować, a nie mogę, jak się okazało później z tych pism, z tego pisma kolejnego, którym sobie zrobiłem, z siebie zrobiłem dodanego głupka, że nie mogę przekazywać sposobu wyrażania. Jeszcze nie wiem, co to znaczy, zapytałem się ich, a w tym całym zamieszaniu chodziło o to, że zrobiłem sobie głupka, że zrobiłem sobie głupka, chodziło o to, że
Wyplułem swój jad! Na ich odpowiedź, a okazało się, że ta ich odpowiedź to była... To ja źle pobrałem. Pobrałem starą opinię i mówię, no nic nie pisaliście nowego, ej ziomku, co tu jest, a co tu w ogóle chodzi, to jest to samo. Już, wiesz, zacytowałem kawałki tej wypowiedzi, a ja chciałem, żebyś mi to wyjaśnił, i to wyjaśnił, i to wyjaśnił, nie? I tak potem, co? Tak potem siedzę w tym kompi i tak czytam sobie tę opinię, mówię, coś mi tu nie pasuje, nie? I potem przewijam sobie trochę w dół, patrzę, tam jest inny numer opinii, nie? I patrzę i jest, ta pierwsza opinia miała, badał, nie wiem, z 11 stron, w lewo ćmy, a druga opinia ma 4 strony, nie? I mówię, ale zrobiłem sobie głupkę, napisałem i oni mi o tym opowiedzieli w tej drugiej opinii, nie? I co? I za chwilę gościu dzwoni telefonem, no wie, z Polski, znaczy z polskiego numeru, nie? O kurde, i co? Że pan chyba pomylił, że pan po prostu chyba nie przeczytał tego... Opinię to z depadron. Że pan chyba nie przeczytał tego, tej opinii, tej prawnej. No. No bo faktycznie jest tak, wiesz, twoje pytanie, opinia prawna, za która była pierwsza, potem opinia prawna druga. Buenos días. No se. No, kulka. Czekaj. Sąsiad. Mówią o... bo kapie na potęgę, nie? Co, jestem zimna? W piwnicy jest zimno, ale to jest ciepło. No to jest ciepło, ale mi normalnie nogi marzną, nie? Ja sobie muszę zaraz skarpetki ja sobie tam ubiorę. No to chłodno tam jest na dole. Ciao. La. Na czym skończyłam? No i to jest takie trochę pomieszane, nie? I on sam powiedział, że faktycznie może tak być, że się mogłem pomylić, nie? Ja mówię, albo teraz mieli taki więcej przypadków, gdzie jest strona zbudowana, albo dałem się ponieść emocją. I chowam głowę w piasek. No ale odpowiedzieli ci tak, jak chciałeś, już wiesz, czy co? To znaczy, no odpowiedzieli mi połowicznie tak, na to, co chciałem, to mi odpowiedzieli. Bo chodzi o ten głównie sposób wyrażenia, czyli możesz sobie metodę zacytować w książce legalnie, stworzyć sobie jakikolwiek metodę, stworzyć sobie mani BKT. Ktoś to może zacytować, ale sposób wyrażenia już jest ochrony A czyli po swojemu możesz powiedzieć, tak? Nie wiem, zapytałem właśnie, chciałem, żeby mi podali jakieś case study. Co to znaczy sposób wyrażania? Wracam za 15 minut. Nie? Tak. Co to w ogóle oznacza? Bo na przykład wiesz, jest tam jakaś metoda, powiedzmy sobie, w drugim kroku masz ocen w skali od 1 do 5 i masz to powiedzieć, nie? Ale co jeżeli ty na przykład odpowiesz mi 0 albo 8, to jak ja mam się zachować? Mhm. Czy to już jest sposób wyrażenia, że ja to wytłumaczę? Jeżeli ktoś zapyta 0, to musi zadać dodatkowe pytanie. Czy teraz, jeżeli on to zawarł już w książce gdzieś, czy ja to mogę zacytować znowu od niego? Wiesz, to są trochę takie dalsze komplikacje. Tak? Kurde, skomplikowane to, no, powiem ci. Ja ale też napisałem do drugiego prawnika jeszcze, żeby to rozwijać, żeby mieć z dwóch stron, wiesz, te same informacje, jeżeli będą się pokładały, to mam źle, że tak powiedziałam, jeżeli się nie będą pokładały, to drążę dalej. Good. Pokładały? Trzymaj! Zamówiłam sobie 3 lampy, mi przyszły. Gracias. Co on dziękuję? Za co on dziękował? Ale chciał pogłaskać. A, o jaka rasa? Kulka, ty tu robisz furora, nie? Ty musisz iść do fryzjera, dziążko. Ty już jesteś tak zarośnięty. To... Ja już byłem 2 razy, teraz twoja kolej. Zamknięte było. Będzie pół roku zarośnięty. Nie, no pójdę ją za umówię, tylko ją... powiedział, że wraca... Teraz jest taki ten ekskluzywny sens. Tam bym poszła, tam same dyplomy u tego gromera. O kurde, przecież dyplomy o niczym nie świadczą, nie? No ale już zwiększa się prawdopodobieństwo. Patrzcie, no. Chodź, Kulka. To ona chce do środka, nie? Bo ona wie, że do serca stanie ta pijorona. Oj, jak nie ma słońca, to może być chłodno. A tam, z tamtej strony? Idziemy do słońca? Nie? Mam obawę. Tam jest tak przyjaźniej. Trochę, ale dobra. Tam nie wolne. Ja mam czarną koszulkę, czy co mam czarną koszulkę, będzie biegło. Aktualizacja. Ściana aktualnie ma wsadzoną watę, ten oto człowiek tego dokonał. Sam. Samiuteńki sam, nie? Kaszlał, harlał. Bo jestem głupi. Skarpetek, czemu jesteś głupi?
Co, maseczki nie brałeś? Mogę sobie kupić maseczkę za 5 euro, strój za 5 euro. Byś nie harlał, nie? Ale ja człowiek ze Śląska, chłopie. Po co mi łyżka, jak ja sandały mam, ej? Ja muszę po prostu zdjąć te skarpety, żeby wsadzić nogę. Chyba, że nie podpuszczajcie mnie. Nie podpuszczajcie mnie, że nie pójdę w skarpetach i sandałach. Gadałaś ziomkom, że był wczoraj inny hydraulik i naprawił mi rurę? Właśnie, chyba nie pamiętam. Przyjechał wczoraj gościu. To jest niemożliwe. Gościu ja już wolę dwa razy powiedzieć niż wcale, nie? Gościu ma na Google opiniach. Mówiliśmy na coś, Teneryfie no. 5.0, ja go nazwałem. 30 coś, The Imis Alfonso Fontanero 5.0. 5.0. Idziemy na obiad. Zostań po tu, wiesz, myszko? I poprosiłem też o wycenę wymiany tych rur. Pokazywałam, że to kapie, nie? I dzisiaj nie kapie! 80 no euro. Nie, nie, to nie to. To nie to? To zakręciła Angeles na górze, to jest mieszkanie. To co on zrobił? Aha, tam zrobił! O tym gadam z właścicielem, który ma tutaj 6 mieszkań kupionych. Aha! I nie kapie! No nie, a to jest to, co Gerardo 5 razy robił i nie zrobił. A miesiąc to robił, gościu. Ile zapłaciłeś? Za wymianę całej rury? Dowiedziałem się tak, już ci tłumaczę. Dowiedziałem się, że... To chodź, idziemy. No chodź. Dowiedziałem się, że zarządca tej nieruchomości za wymianę tej swojej... Bo jedna jest nasza rura, a druga jest od nich. Grubsza jest od kamienicy, od budynku, a cieńsza jest nasza. Za moją zapłaciłem 370 euro za całą robociznę, a on zapłacił 700 euro. Czyli razem 1070, nie? No cię kręca. 1070 euro. Po czym jak ten wczorajszy hydraulik przyjechał, to zapytałem go, ile on by wziął taką robotę mniej więcej. No i on mi wczoraj powiedział, że wziąłby mniej więcej między 600 a 800 euro. Za wszystko, za i to tak. I to? Tak. Za i to i to? No. Wziąłem chyba zamknęli. Poczymaj. No to się od razu go zapytałem też, żeby mi wycenił wymianę tych rur naszych tutaj, która już trwa i trwa i trwa i... Ale to jest cud, że ty takiego znalazłeś, żeby sprawnie, szybko, ty zadzwonisz i W jeden dzień przyjechał, ty od razu, nie? Tak to powinno wyglądać. Ma zamówień potąd, nie? Zgarnął sobie 80 euro za dokręcenie śruby. Spoko, mi nie cieknie. To się tak wydaje, dokręcenie śruby, ale no tak, on ma to doświadczenie, tak on wie co ma zrobić. Tak idę zobaczyć, czy tam cieknie bierze. Jeszcze, wiesz, idziesz też ze mną? Mieliśmy iść na obiad, Brzemek, czasu nie ma. Jeżeli jeszcze mam do roboty, kupiłam w końcu ten lubrykant, tego, ale chcę go w końcu użyć. Zdezynfekować muszę narzędzia, bo już mi się nazbierało. Przecież nie będę po jednym odcinku 5 frezów do autoklawu wkładać, więc tak po paru dniach. Ale sobie zawsze zbieram. Uda, robione. Sucho? No tak. Tak, wyschuj, tak nie cieknie, no. To stąd cykło, nie? Dobra, no to nie kiedy dzień. Prace konserwacyjne trwają. Ej, kurde, brzmi ze sobą, dobra, trudno. Coś tam z windą. Kurde, czuję, ta wata to jest pieroństwo, tak mnie dusi. Dobrze, że to teraz robiłeś, a nie jak miałam live'a jednego i drugiego, bo jakbyś to robił, kiedy miałam live'a, to bym dopiero harczała. Już wczoraj tyle gadałam na odcinkach, to już tak na live'ach dzisiaj dziewczynom harczałam, że szok. Ja muszę odpocząć, mi musi zawsze trochę głos. No, harczę i taką mam chrypkę, wiesz, jak ożyrok jakiś. Co ty gadasz? No. Bo z tego gadania, ale wieje. Ogólnie ciepło jest, ale... Popatrz na słońce. Kalima jest, no. W ogóle jest białe niebo, czyli no, jest zasłonięte pyłem. A, no i też druga woda też przestała uciec już się naprawili. Cieknąć? Ciec po śląsku. Druga już też przestała. Jaka? Która gdzie? No bo... A u góry tam, jak mamy łazienkę? Tak, no wczoraj już ciekło u nas z trzech miejsc. No normalnie. W moim biurze. Kupisz se lokal. Non stop coś, nie? I tam gdzie Pawła, to jest właśnie. Dwie są zaleczone, dwie rany już są zaklejone, dwie rany już się zagoiły. Zielone mamy, chodź. No trzecia też jest zakręcona, już nie cieknie, nie? Ale teraz muszę tam jeszcze pracować. Więc muszę z tym właścicielem od tych 6 mieszkań. Nasi sąsiadki Angeli
cieknie dalej tam w tej łazience? Biedna, no nie, ona to od dwóch lat, nie? Ona to od dwóch lat ma taki problem. Ale na szczęście taki Przemek kupił lokal obok i je wszystko pozałatwia. Gdzie jest tam najpierwszy? No, Przemek to jest człowiek czynu. Jorona, tak szybko mu iść? Jak on mrygł, widziałeś to? Tak brrr, zawsze tak pomału leci, nie? Cię trochę obudziłeś. Dobra. Nie jeden to zrobi, to drugi to zrobi, ale i jest zrobione. Tam mi ktoś w komentarzu napisał, że nie było vloga we wtorek, bo poszliśmy na piwsko, właśnie muszę zdementować. Nie poszliśmy na piwsko, wtorek to jest mój dzień nagrań. Ja po prostu już padłam, już mi się tak nic nie chciało. Już się chciałam po prostu w domu odpocząć po prostu wieczorem, więc dlatego nie montowałam. Zgrałam tylko pliki i też długo trwało, więc nie było piwska na mieście. Dzisiaj nadrobimy. Co to dzisiaj nadrobimy? Boże, powiedz, że to dam radę nagrać. Jesus Maria, czy wy to widzicie, tę papugę, nie? Skubana! Patrzy na nas. Patrzy na nas. A skrzeczy, skubaniec. Tu jest druga literatura kartu. Jerona, tu jest druga. No padna, nie? Odleciała. Niebiesko-zielona, znaczy czubek ma zielony, niebieski. Teraz u góry siedzi. Skubana, nie? Serio, dalej się czujesz tu jak w Polsce? Papugi ci lotają, tu jakiś mąż, tam... Dobra, gołębie są też w Polsce. Papugi ci lotają, palmy, pierona... Co to ma być? Przynajmniej powiedział, że jak w Polsce się tu czuje. No jest tu podobnie, dlatego pewnie tak wielu Polaków... Rybnik z palmami. Pewnie tak wielu Polaków właśnie wybiera Teneryfę na takie, żeby mieszkać, bo... Bo się, no, wiecie, tak do Polski podobne. Jeżeli chcecie serio, totalnie gdzie indziej sobie pomieszkać albo po prostu powakacjować się, no to właśnie bierzcie Lanzarote albo Fuerteventurę. Nie wiem jak La Gomera czy tam El Hierro wygląda. Ale tutaj ta Teneryfa póki co tam w tych miejscach, w których my przebywamy, no to bardzo podobnie do Polski. Oczywiście jest inna architektura. My po prostu jesteśmy tutaj przeważnie w Santa Cruz de Tenerife, przez to tak Przemkowi się wydaje. Bo to jest miasto, stolica, taka kolebka różnych kultur i tak nie czuć tej kanaryjskości tutaj aż tak, ale gdzieś tam w pomniejszych miejscówkach już jest bardziej kanaryjsko. Tak ja to widzę, bo jak czasem was zabieram gdzieś na nasze wycieczki, takie mini wycieczki. Nasza wycieczka to jest jechać tam, pobyć 15 minut, 20 i na zot. I spoko. Ale 17 dochodzi, a nikogo nie ma. A to ciekawe, no. Dobra, bierzemy. I faktycznie, czy musimy sobie sami rozłożyć. No nic, nie zauważyłam. Zapytaj się go, czy możesz, czy nie, o co to chodzi. Siadliśmy sobie tam, usadziliśmy tyłki. Przemek specjalnie stołki nam postawił. Zostaliśmy bestialsko wyrzuceni. Przyszła pani kucharka i powiedziała, że ten kelner gdzieś tam pojechał, coś tam jeździ, robi, co tam, co należy powiedziała. Że nie wie, pojechał, o której... po co się nie wie, o której przyjedzie, no, tu już szuka miejsca, żeby zaparkować. Albo szuka miejsca, żeby zaparkować, albo już wraca, albo jest... No i powiedziała, żebyśmy zrobili rundkę i wrócili zobaczyć, czy już jest. No, a fajnie się tam siedziało w tym słoneczku, tak było przyjemnie. Wolałabym tam wrócić. Wolałabym tam wrócić. No nie wiem, to jakoś tak, nie wiem. Chyba zamknięte, bo ten, nie wiem. Zobaczę przez ten, przez... Uważaj, bo to... O, jeszcze. Jest parking do Mercadony. Wjazd. Otwiera ten pan Przemek, więc jest szansa. Zapytaj się, jak otwiera, to zapytaj się, czy jest Skechers. Nike. No, raczej takie Nike i tego typu rzeczy. Dobra, idziemy zobaczyć lokal. Przemek tam wyhaczył lokal do wynajęcia. Bo już nieubłaganie zbliża się moment, w którym
trzeba będzie tworzyć coś, no, stylizację, nie? I oczywiście, że dużo łatwiej jest po prostu wynająć lokal albo kupić lokal po kimś, kto już tam miał jakąś kosmetykę, nie? Bo to na pewno już wszystko jest pod kosmetykę zrobione. O, tu jest jakieś opi. A nie tak wysoko. Proszę. Co? Dostępny jest. Co jest dostępny? Lokal. Który? No tu masz przecież. Który lokal? Ten? No ten, no tu masz dopisane. Aha, bo tu już nie ma paznokci? Faktycznie. Ej, faktycznie, tu już nie ma paznokci. I fajne miejsce tu jest, mi się podoba to miejsce tu. Byłoby blisko do studia w razie co. I wysoki sufit jest już zrobiony. Tu był telewizor. I byłoby miejsce tam osobne, żeby stopy może mieć, pedi jakieś. Tu tak fajnie wysoko. Kurde, no powiem wam, wygląda to fajnie. I tu w takim miejscu, że wiecie, no ludzie tu chodzą, bo tu są jakieś też inne sklepy. Wow. Jak chcesz wynająć, to 1100 euro miesięcznie. 1100 euro miesięcznie, żeby wynająć? A, no, żeby kupić 1100 euro? To ile trzeba zrobić klientek? Ho, ho, ho. Mam swoją cenę. 122 metry ma. To sporo! 122 metry, to on tam w głąb musi być jeszcze, ho, ho, ho! No, to naprawdę sporo. A fajnie, że blisko studia, no do studia to tak z 5 minut, 7, nie? Pieszo. No tu możesz mieć te przygotowane pod szkolenia, wiesz... Pod... Tak. Jakaś stylistka mogłaby siedzieć i pracować, proszę? Może jest to wyczyszczone. Nagram sobie, potem sobie zobaczę. W sensie jakim wyczyszczone? Takim, że wiesz, że sobie zostawiamy. A no tak. A tu było co? Revive tu Essentia. Nie wiem, czy to było jakieś kosmetyczne, czy co. Ale tu doniczki u góry zostawili. Dwa lokale kosmetyczne, nie tylko. Albo się przebranżowili. Albo jeszcze coś innego. Bo wiecie, no człowiek może zamknąć działalność z przeróżnych względów. Ale zobacz. Tu jest ładnie, tu mi się podoba. Tu mi się podoba, no. To by było naprawdę bardzo, bardzo okej mieć salon. Ale przecież ja mam salon u góry cały, tylko taki mały to w sumie się wydaje według tego. Ile ty tych salonów chcesz mieć w Przemysławie? Przemek, uważaj. On jest bardzo duży, jeszcze tam z tyłu pewnie jest sporo, nie? Jest tam, no. Tu jest taka ala recepcja z poczekalnią. Pewnie była recepcja, to poczekalnia. Tu jakieś pazy były robione, dwa biurka, łączone. Nie są łączone. Git, to nie są łączone, dobra. I to jest osobne pomieszczenie. Patrzcie, jak kombinuję. 1100 euro za 122 metry, myślę, że to nie jest dużo. Jak 500 euro na Fuerteventurze płacili tam na tej naszej drodze, na przykład senior Miyagi, około 500 euro na Fuerteventurze, a tutaj Teneryfa, klientów dużo, dużo, dużo więcej. Ludzi mieszka tu dużo, dużo więcej. I lokal był 2 bo 3 razy mniejszy, więc ta cena tu nie jest wygórowana. Nie? Jest spoko, bo można się dogadać na przykład jako parking. Zresztą chyba jest godzinę za darmo, jak się nie da. No. No ale co? Klientka przychodzi na pazy, parkuje auto, potem idzie na zakupy. Proste. Cokolwiek se kupi, to sobie to wyjedzie, nie? W ogóle jak zrobisz zakupy, to chyba masz bezpłatnie, nie? Czy nie? Nie wiesz, to jest. No właśnie, no to klientka idzie na zakupy, idzie sobie kupuje, nie wiem, batona. Wiesz, batona.
Albo sobie po prostu zrobi. Płacimy miesięcznie gdzieś tam fajsy i wiesz, więc nie kupować. Też tak można zrobić. Też tak można zrobić. To może mazaki będą, widzimy to potem. No, zrobimy, dobra, wracamy do tego garimbaru. Być może już wrócił ten kelner. Ciekawe, jak on ma na imię. Pytaliśmy się kiedyś go? Spoko, nie, koleś, nie? No to nic, nie zmarnowaliśmy tego czasu. Aż tak. Aż tak. Ej, nie działa fontanna. Tam jest taka duża fontanna. I fajnie to wygląda, bo u nas tak na serio jest wysoka ta woda leci. Ten niczym wodospad to wygląda. Same nasze czasy zostały. Chyba jeszcze nie przyjechał, bo krzesła są dalej złożone. No. Not good. To co robimy? Szukamy innego miejsca. Byłabym tutaj. No zapytajmy się może. Jeszcze tu jest taki bar sushi, gdzie tam są jakieś wegańskie opcje, ale zamknięty jest. Tak to jest, jak nie masz porządnej kuchni w studio, tak bym się coś zrobiła, no to nie wiem. Zawsze, o właśnie, mogę kupić, nie wiem, jakieś... Mercadonie, ale co tam kupimy? Zanim ja to zrobię. Zanim zrobimy zakupy. Przegryziemy, bo już też jest późno, zanim gdzieś tam... Ale gdzie chcesz coś przegryźć? Mercadonie. Mercadonie. Myślę, co bym mogła kupić. Ja bym chciała coś na ciepło. A ta kanioł będzie zamknięta? Ta kanioł? No. Pasy wszyscy na kanioł. No i potem o 20:17. No good. No nic, idziemy kombinować. Smutek. Smutek. Jesteśmy już w studio. Właśnie weszłam, więc w końcu poszliśmy do pobliskiego baru na frytki. Porozmawialiśmy dużo z tym właścicielem, młody chłopak z Wenezueli, bardzo sympatyczny. Dużo się dowiedzieliśmy też, że dopiero zaczyna, że parę miesięcy tam jest, że jeszcze coraz lepiej mu idzie, że musi na początku sam pracuje, nie ma żadnego kelnera, od poniedziałku do poniedziałku tam siedzi w tym barze swoim. Naprawdę jak patrzyłam sobie na zdjęciach, to piękne te dania tam były. I wszystko takie czyste, takie zadbane, tak widać, że taki nie hiszpański styl. Stety. I mówił, że dopiero, że on musi poznać ludzi, żeby zobaczyć, jak tutaj wszystko wygląda, dopiero będzie mógł kogoś zatrudnić do pomocy. Bo póki co to cały czas siedzi w tym barze. No kurde, całymi dniami tam siedzi. Od 8 rano. No powiedziałam, estás loco. Powiedziałam, jesteś szalony. Estás loco. Ale z drugiej strony powiedzieliśmy mu też, że my też tam 15 chyba lat temu też mieliśmy pub i dokładnie wiemy, co on teraz przeżywa. Też na początku byliśmy we dwoje. Ja sama tam naparzałam jako barmanka. Barmanko, kelnerka. Fast foody robiłam. Żadna filozofia, no ale trzeba było się, wiecie, naparzać ostro. Tam były takie ławy, mieliśmy, ja to dziennie odsuwałam i tam myłam, po to wszystko zamiatam. W każdym razie wiem, co chłopak czuje. Ma piękny bar, zadbany taki, widać, że to z pomysłem zrobione, fajna muzyka tam leci, super. Ja mu życzę jak najwięcej powodzenia i klientów przede wszystkim i obiecaliśmy mu jutro, że jutro przyjdziemy na kawę, bo Przemek się zapytał, czy jest mleko sojowe. On powiedział, że jest. No to musimy skosztować tam kawę. Może w końcu znajdę kawę, która mi będzie smakować, albo przynajmniej będzie chociaż trochę tak dobra jak u Claudio. Oj. Przemek się tam kłóci z jakimiś ludźmi, że mamy te doniczki stamtąd wziąć, bo mu się to one nie podobają, te doniczki, bo on coś tam ma więcej praw niż właściciel całego budynku, coś tam gada.
A to nawet nie są nasze doniczki, nie? To pierwsza rzecz, a druga rzecz, no sąsiadka mówi, żeby zostawiać te doniczki, bo tam ludzie parkują auto, tam nie można parkować. Tam, jak tylko weźmiemy te doniczki, zaraz tam będą ludzie parkować, coś czuję. A on się upiera, że mam to zabrać. Łobisz chce jechać, a ten się z nim kłóci, nie? Wiem, że nie słychać, co mówię, ale wiecie, no. Nie chciałam tam podchodzić, bo będą widzieć, że nagrywam. Już tak chyba z 10 minut się wadzą. Dwa chłopy. Dwa wadzące się chłopy, nie? Coś czuję, że jutro Przemek będzie pisał maila do właściciela budynku. Odwiedzi sąsiadkę, żeby o tym porozmawiać. Stoję i czekam. A mam już iść do domu, że jest 19:15. Chodź, Pączek.